Traffic. Piwny głos w waszych domach. I tylko domach. Tym razem w domach. Bo wróciliśmy do pomieszczenia, bo dzisiaj jest tak gorąco, że... No, a tu jest klima, więc... Korzystamy z klimatyzacji. I dzisiaj będziemy rozmawiać na temat bardzo poważny i bardzo specjalistyczny. Tak. A właściwie Marcin będzie mówić, ja będę zadawać pytania. Będziemy mówić o enzymach. O enzymach, dokładnie. Marcinie, powiedz... To nie miało się kojarzyć. Dobra. Powiedz, co to są w ogóle enzymy? Czym są enzymy? Ogólna definicja z Wikipedii. Białkowe, najczęściej, bo są niebiałkowe, ale nimi się nie będziemy zajmować. Katalizatory przyspieszające reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji. Czyli z polskiego na nasze. Są to związki, dzięki którym reakcje chemiczne zachodzą o wiele szybciej. One by zachodziły w warunkach bez enzymów, natomiast dzięki enzymom zachodzą o wiele, wiele szybciej, miliony razy szybciej niż bez nich. I najszybsze enzymy potrafią wydać jedna cząsteczka od 10 do potęgi 4 do 10 do potęgi 6 reakcji na sekundę. Najwolniejsze, jakie znalazłem, to jedną reakcję na 2 sekundy. No ale generalnie enzymy są wszędzie. Enzymy są podstawą życia biologicznego. Wszystkie procesy chemiczne odbywające się w komórkach odbywają się za pośrednictwem enzymów. Bez enzymów metabolizm by nie istniał, więc są absolutnie konieczne do wszystkiego i są oczywiście w procesie pivowarstwa też i na tym się teraz będziemy skupiać. No właśnie, bo takie enzymy, skoro występują wszędzie, to domyślam się, że występują także w słodach. Tak. I właśnie enzymy występujące w słodach są najlepiej poznane, jeśli chodzi o cały proces pivowarstwa. Wiemy, które to konkretnie enzymy, wiem dokładnie, co robią. I tutaj jest... Każdy artykuł o enzymach w piwowarstwie będzie się skupiał właśnie na enzymach obecnych w słodzie, aktywnych w czasie zacierania. Ponieważ to są tak, to są alfa i beta amylazy, beta glukanaza i proteazy. Najważniejsze jest alfa i beta amylaza, ponieważ to są enzymy, które ze skrobi, która jest obecna w słodzie, jest skrobia, która jest wielocukrem stworzonym z wielu reszt cukrowych, krótkich. Dzikie drożdże są w stanie taką skrobię zjeść, zutylizować, natomiast drożdże piwowarskie nie. Dlatego potrzebne jest zacieranie i w czasie zacierania amylazy odcinają, mamy ten długi łańcuch, one odcinają krótkie cukry. Beta amylaza odcina bardzo krótkie cukry, te, które drożdże później mogą utylizować, czyli głównie glukoza, fruktoza, nie fruktoza, maltoza, czyli monocukry albo dwucukry, drożdże to utylizują. Alfa amylaza kroi łańcuch trochę inaczej. Ona kroi na większe. Czyli mamy długi łańcuch, ona kroi go na ileś tam mniejszych, ale wciąż na tyle długich, że drożdże nie są w stanie tego utylizować, ale też na te krótsze. A beta amylaza te krótsze może też podzielić na te jeszcze krótsze, które drożdże są w stanie utylizować. No i to jest kluczowe, bo bez tego nie powstanie piwo. Bo drożdże nie miałyby co jeść, a no można oczywiście na dzikusach, ale wtedy taki proces produkcji trwałby po kilka lat, ponieważ one bardzo powoli by zjadały. No dobrze, mówimy cały czas o enzymach, które występują po prostu w słodzie naturalnie. A pamiętam, że jakiś czas temu była reklama piwa Wojak, tak, była, które reklamowano w ten sposób, że do jego produkcji nie wykorzystuje się sztucznych enzymów. Tak było. Jak to wygląda? Czy w piwowarstwie są wykorzystywane te sztuczne enzymy? O co chodzi w tej reklamie? To jest oczywiście bullshit, ponieważ nie ma w piwowarstwie czegoś takiego jak sztuczne enzymy. Sztuczne enzymy, czyli enzymy stworzone przez... sztuczne, czyli nie występujące naturalnie w przyrodzie, tak? No tak, to powinno się rozumieć. Natomiast te enzymy, które nawet jeżeli się dodaje w trakcie procesu, jeżeli się robi nieuczciwie, to są to wciąż te same naturalnie występujące enzymy. Sztuczne enzymy istnieją, tak. Ale to są enzymy bardzo, bardzo specyficzne, do bardzo, bardzo specyficznych reakcji i proces piwowarski ze sztucznymi enzymami nie ma nic wspólnego i mieć raczej nigdy nie będzie, bo jest to proces naturalny. Mamy słody, wodę, chmiele, drożdże, sama natura. Więc wszystko, co tam zachodzi, jest naturalne. To jest kwestia tego, że enzymy dodawane mogą nie pochodzić od słodu albo nie pochodzić od drożdży czy innych naturalnych. Na przykład mamy
alfa-amylazy, które są z bacillusa albo aspergillusa, czyli generalnie z bakterii albo grzybów. Są inne źródło, ale enzymy są jak najbardziej naturalne. Okej, ale wiem, że enzymów używa się w piwowarstwie. Mhm. Na przykład przy produkcji Brut IPA. No właśnie, Brut IPA to jest fajny przykład, bo do niedawna na hasło enzymy w piwowarstwie od razu myślano o dużych browarach, o redukcji kosztów, o tym, żeby było jak najszybciej, jak najtaniej. Natomiast Brut IPA pokazuje, no ale wiecie, używamy enzymu, mamy konkretny cel i zaczęły to używać browary rzemieślnicze i nagle to jest taki mały mindfuck, bo birgiki nie wiedzą, czy enzymy są dobre, czy złe. Enzymy są złe, ale ta Brut IPA jest smaczna, ale z enzymami, enzymy są dobre. I co teraz? Jak żyć? Cały system wartości przywrócony do góry nogami. Okej, okay, ale tak jakby zahaczyliśmy tylko o temat tego, że te duże browary wykorzystują enzymy. Mm-hmm. Mówiliśmy o tym, że nie wykorzystują sztucznych, tak. Czyli wykorzystują naturalne. Tak. Skąd się biorą takie naturalne enzymy? No, nie tylko jęczmień produkuje alfa-amylazę, beta-glukanazę, proteazę. Jest wiele źródeł, na przykład Bacillus subtilis, z którego lalemant otrzymuje alfa-amylazę. Aspergillus niger, Bacillus licheniformis, Trichoderma resei. Bacillusy to są bakterie, Trichoderma i Aspergillus to są grzyby pleśniowe, ale to jest coś najciekawsze. Carica papaja. Brzmi znajomo? Tak, z papai, z rośliny papai uzyskuje się proteazy. Mhm. Więc jakie enzymy są dostępne na rynku, które browary mogą stosować? Więc tak, jest alfa-amylaza w postaci albo czysta alfa-amylaza, albo mix, na przykład to się ma różne nazwy komercyjne, czyli ten enzym, który tnie skrobie. Beta-amylaza nie jest raczej dostępna solo, raczej w postaci miksu, ponieważ głównie chodzi o główną przeszkodą jest pocięcie tej długiej cząsteczki skrobi. Kiedy już jest pocięta na mniejsze, wtedy beta-amylaza może pociąć na jeszcze mniejsze fermentowalne. Jak nawiązaliśmy do Brut IPA, tam jest używana glukoamylaza, która z tych dłuższych, czy średnio długich łańcuchów tnie to na glukozę. I efekt jest taki, że mamy piwo, które jest mega fermentowalne i tam nie zostaną żadne cukry resztkowe, bo wszystkie te większe elementy są pocięte na malutkie i to drożdże są w stanie zjeść. I tu jest znowu taki mały problem, bo alfa-amylaza jest normalnie w słodzie i nie ma potrzeby suplementowania, chyba że używa się bardzo dużo surowca niesłodowanego, albo na przykład kukurydzy, albo ryżu i wtedy można dodać enzymu, żeby zacieranie przebiegło w miarę sprawnie. Ale jest takie coś jak beta-glukanaza. Jest to enzym, którego główną zadanią, on też występuje w słodzie, ale nie ma go tam jakoś strasznie dużo i aktywność nie jest gigantyczna. On służy głównie temu, żeby filtracja poszła w miarę sprawnie. On rozluźni jakby słód, bo mamy tam beta-glukany głównie z owsa i z żyta. I one bardzo utrudniają filtrację. Jeżeli mamy czystą beta-glukanazę, ułatwimy sobie filtrację. Czy to jest coś złego z perspektywy browaru rzemieślniczego? Ułatwienie sobie filtracji, oszczędzenie paru godzin i też trochę lepszy efekt, no bo przez to, że jest krótsze wysładzanie, mniej tanin się, lepszy smak może można osiągnąć tym, więc czy to takie złe? No i ta glukoamylaza potrzebna w klasycznej Brut IPA. No bez tego ciężko zrobić Brut IPA, ciężko uzyskać takie zacieranie, żeby były same cukry fermentowalne. No dobrze, to mam dla Ciebie troszeczkę podchwytliwe pytanie. Ojej. To znaczy, czy przy wykorzystaniu enzymów i wyłącznie niesłodowanego ziarna dałoby się zrobić piwo? Tak. Teoretycznie dałoby się zrobić piwo. W chwili obecnej nie będzie to piwo w myśl prawa, no bo musiał być słody. Ale dałoby się zrobić produkt piwopodobny, który pewnie za jakiś czas, jak się prawo zmieni, piwem będzie mógł być nazywany. A czy w ogóle jest sens coś takiego robić? To jest pytanie. I okazuje się, że w dużej skali, przy masowej produkcji taniego lagera, tak. Ponieważ pomijamy etap słodowania, który kosztuje, który potrzebuje czasu, który potrzebuje energii. Jeżeli możemy to pominąć,
i użyć po prostu niesłodowanego ziarna, zmielić, dodać enzymów, zatrzeć idealnie tak jak chcemy, no bo wiemy, jakie enzymy są, jaka jest ich aktywność, możemy tym bardzo dosyć precyzyjnie sterować, to możemy mieć brzeczkę o bardzo zbliżonych właściwościach, przefermentować ją i huzia. No dobrze, ale cały czas mówimy o wykorzystywaniu enzymów przy zacieraniu. Mhm, tak. Czy są enzymy, które są wykorzystywane na etapie fermentacji? Tak, natomiast nie tak jakby się myślało. No, fermentacja generalnie zachodzi bez żadnych problemów przy drożdżach. Można je suplementować, można jakoś pomagać, można zmieniać środowisko, w którym one będą pracowały, ale generalnie tyle. Sama fermentacja, przejrzałem ileś tam artykułów, przejrzałem strony firm oferujących enzymy, piszących, że enzymy to jest przyszłość i po co w ogóle się bawić w jakieś takie dziwne rzeczy, no walnij enzymem, będzie zajebiście. Są, co prawda, ale nie do tego, do czego by się myślało. Więc są enzymy, które zapobiegają powstaniu zmytnien na zimno. Zmytnien na zimno bierze się stąd, że białka i polifenole łączą się w odpowiedniej temperaturze na zimno i powodują zmętnienie. Jeżeli temperatura piwa się podwyższy, to to zmętnienie potrafi ustąpić, chociaż jest też taki rodzaj zmętnienia na zimno, który jest trwały. Ale jeżeli użyjemy enzymów, na przykład właśnie z papai, na etapie fermentacji, nie wpłynie to na samą fermentację, ale utnie jeden kawałek białka, do którego się polifenol przyczepia, już wtedy polifenol nie może tego zrobić i zmętnienie na zimno nie wystąpi. Czyli dla piwa komercyjnego, które musi być klarowne, jest to jak najbardziej do użycia. I jest jeszcze jeden, dekarboksylaza, pochodząca z bacillusów, która zapobiega powstawaniu diacetylu. I tu jest już taki, to nawet nie jest kontrowersyjne. To jest trochę wytrych i to jest właśnie takie, co robią duże, złe koncerny. No bo co, diacetyl nie powstanie, jeżeli proces będzie prowadzony tak jak należy, czyli po zakończeniu fermentacji głównej, kiedy już drożdże nie dojadają cukrów, trzeba im dać jeszcze dzień, dwa najczęściej, najlepiej podwyższyć jeszcze temperaturę, żeby one ten diacetyl sobie same dojadły. Ale jeżeli zależy nam bardzo na czasie i ten dzień, dwa to jest, przekłada się na miliony, jakieś tam waluty, nie, może niekoniecznie dolarów Zimbabwe, bo to raczej nic nie ma warte, ale jeżeli możemy uciąć dzień lub dwa, no to już przekłada się na konkretny zysk. Więc dodajemy tego enzymu i tuż po zakończeniu fermentacji możemy już chłodzić, możemy przetaczać, diacetylu nie będzie. No i to jest takie właśnie podejście koncernowe. Chociaż tak prawdę mówiąc, w praktyce wolałbym, żeby niektóre browary rzemieślnicze stosowały ten enzym i nie wypuszczały piwa z diacetylem. Więc znaczy lepiej, żeby po prostu robili tak, żeby nie było diacetylu. Ale czasami to jest zbyt trudne. No dobrze, cały czas na razie mówimy o enzymach jako o czymś, powiedzmy, że trochę kontrowersyjnym, ale wpływającym pozytywnie na to, jak ostatecznie to piwo wygląda. Czy tak, enzymy mogą też piwu zaszkodzić? Tak, jest fajny przykład. Lipooksygenaza, w skrócie LOX, która, ona jest w jęczmieniu i tworzy już w gotowym piwie trans-2-nonenal. I to jest związek, który daje aromaty kartonu mokrego, czyli to jest podstawowy składnik utlenionego starego piwa. Czyli gdybyśmy się pozbyli tego enzymu, który nie ma innych zastosowań sensownych, moglibyśmy uzyskać piwo, którego trwałość smaku będzie wyższa, będzie nie będzie się tak zmieniało w czasie. Rozumiem, że to by oznaczało GMO jakieś, tak? Znaczy, akurat nie jako GMO, takie złe GMO, nie, no, szczepiają nigdy geny. Nigdy nie ma złego GMO. Czegoś tam. No. Zawsze GMO jest dobre. Oczywiście. Taka prawda. Ale są odmiany jęczmienia uzyskane metodą rikczową, hodowlaną, czyli powolnym GMO, które trwa kilkadziesiąt lat czasem, która ma bardzo niską aktywność tego enzymu. To się nazywa LOX0 na przykład, taka opatentowana odmiana jęczmienia. Wtedy takie piwo będzie się zachowywało lepiej w czasie, bo usunęliśmy ten właśnie enzym. Jeszcze z takich enzymów, które są jak najbardziej rikczowe, jest taki produkt EnzyBrew. I to jest miks enzymów, które można używać do mycia sprzętu. Według deklaracji producenta te enzymy rozkładają wszystkie resztki organiczne, resztki chmielu, resztki cukrów, drożdży, wszystko to rozłożą,
w stosunkowo niskiej temperaturze, czyli nie trzeba gorącym kwasem i są neutralniejsze do środowiska, no bo ścieki nie będą kwasowo stosowe, ale i tak trzeba tego kwasa tam użyć, więc do pewnych tam można to używać, w warstwie domowym też jak najbardziej, ale jednak w warstwie takim rzemieślniczym chemii nie da się w 100% zrozumieć, ale częściowo, więc jakiś to plusik jeszcze jest. Ale enzymy są też używane w ogóle do czyszczenia, nie tylko w piwowarstwie. Przecież no tak. Się robi też proszki do prania, no właśnie. No dobrze, no tak. Ale to już... No bo enzymy są do wielu rzeczy, więc w proszku do prania jak najbardziej są, więc tego też można. Dobrze, przejdźmy do najważniejszej kwestii. Czy to jest zgodne z duchem kraftu? No właśnie. To jest bardzo ciężkie pytanie. Filozoficzne, rzekłbym nawet. Więc jeden piwowar powie tak, drugi piwowar powie nie. Jeden birgik, drugi birgik. Jak to uważasz? Moim zdaniem to zależy... To jest tak jak z każdym innym narzędziem. No, zależy do czego się używa. Śrubokręt można użyć do wkręcenia śrubki albo do robienia krzywdy komuś. No i wtedy to jest złe, ale to nie jest wina śrubokręta. Tak. No nie. Więc moim zdaniem tak, jeżeli się używa enzymu, żeby osiągnąć coś, czego się nie da osiągnąć metodami tradycyjnymi, czyli mówimy na przykład tutaj o tej glukoamyzie do uzyskania maksymalnie odfermentowanej brutipy, albo jeżeli jakiś browar rzemieślniczy chciałby zrobić piwo low carb, jak najmniej kaloryczne, jak najmniej tych cukrów, praktycznie bez cukrów, no bez glukoamylazy będzie mu to bardzo ciężkie, bez użycia dodatkowych enzymów. Ale jeżeli to się używa tylko po to, żeby oszczędzić dzień, dwa na produkcji, żeby zaoszczędzić pieniądze, które i tak nie pójdą do, nie przełożą się na niższą cenę końcową, tylko na to, żeby napchać komuś kasę koncernowo, no to tak średnio bym powiedział, tak średnio. No jeżeli ktoś używa EnzyBrew, no to jest jak najbardziej na plus, no bo chce używać mniej chemii zjadliwej, oczywiście. Są jeszcze... enzymy, jak to tam szło, jest taki miks pektynas, celulas, hemicelulas i arabinas dostępny na przykład u White Labsa, który rozkłada polisacharydy z owoców warzyw, zwiększając, redukując zmętnienie wynikające z tego. Powiem, że taka pulpa owocowa, czy jakieś tam, powiedzmy w browarze robimy, mamy owoce, ugniatamy je stopami albo czym, dodajemy takiego miksu, który rozkłada pektynazy. Dzięki temu będziemy mogli lepiej wymieszać to wszystko. Nie będzie to zmętnione, to nie będzie aż tak opadało. Więc no, też na plus. Można użyć soku, który już będzie przefiltrowany, spasteryzowany, albo można użyć tego. No. Wszystko zależy od tego, moim zdaniem, jaka jest intencja. No dobrze, a załóżmy, że jestem piwowarem domowym i chciałabym sobie używać enzymów w swoim piwowarstwie domowym. No. Jak w ogóle się dostać do tych enzymów? Skąd je wziąć? Czyli coraz częściej sklepy dla zaopatrujące browary mają enzymy w swojej ofercie. Wielu producentów, Lallemand, Marsh Smith & Son, White Labs, znane piwowarom, mają enzymy. Z tym, że w większości to są duże porcje, bo to jest pod browary komercyjne. Więc tutaj mamy opakowanie kilogram, 5, 25 kilo. Natomiast są też takie, które są w mniejszych opakowaniach, które spokojnie można by użyć. Enzymu nie potrzeba wiele, on jest wydajny. Więc na przykład ten EnzyBrew do piwowarstwa domowego myślę, że byłby całkiem dobrym rozwiązaniem, no bo w piwowarstwie domowym nie stosuje się gorącego kwasu, gorącej zasady. W domu mogłoby to być dosyć niebezpieczne, więc EnzyBrew dla piwowarów domowych myślę, że może być naprawdę dobrym rozwiązaniem. A że używa się go do czyszczenia, to używa się go dużo. Pewnie piwowarzy domowi mogą się zrzucić i na jedno opakowanie sobie rozparcelować. Czemu nie? No raczej się tego nie używa. No bo też nie ma wiele takich, które by dawały coś takiego, co piwowarzy domowi by chcieli. Brutipa? Tak, to jest ten przykład, że faktycznie to może być korzystne. No i pewnie wkrótce pojawią się na rynku mniejsze opakowania właśnie pod piwowarów domowych, żeby oni też mogli sobie porobić. A jak wygląda twoim zdaniem przyszłość piwowarstwa z enzymami?
Znaczy myślę, że tak, duże browary będą coraz mocniej, coraz częściej używać enzymy, bo to się będzie wiązało dla nich z dużą oszczędnością, a więc to się będzie opłacało, a jeżeli efekt końcowy końcowy klient nie zobaczy efektu, nie zobaczy różnicy, no to w czym problem? Myślę, że browary, które robią piwa na Oktoberfest, no. Zwłaszcza to, które zmniejsza czas leżakowania, redukując diacetyl. Natomiast dla piwowarów rzemieślniczych powoli to wchodzi, no właśnie ta glukaminaza do brutipy. Czytałem jeden artykuł, w którym autor sugerował, że przyszłość może być taka do końca, jak myślimy teraz. Bo teraz skupiamy się na zwiększeniu wydajności, głównie w zacieraniu. Na tym się skupiają enzymy. Ale gdyby powstał enzym komercyjnie dostępny, który przyspiesza pewne reakcje starzenia pożądane w ciemnych piwach, moglibyśmy mieć dobrze wyleżakowany porter nie w 2 lata, nie w rok, a w 1-2 tygodnie. I konkretne reakcje by przeprowadzał, nie robić nic innego. Więc może w tym kierunku to pójdzie, chociaż nie wydaje mi się, bo jest to jednak taka niszowa nisza, że to może nie być opłacalne, a jednak trzeba zainwestować grube pieniądze, żeby ten enzym znaleźć, żeby opracować system jego produkcji, który będzie wydajny. Ale może. No chyba, żeby się okazało, że ten enzym się przydaje do czegoś innego, chyba, bardziej komercyjnego i przy okazji można wykorzystać. No tak, ciężko sobie wyobrazić, co mogą enzymy, na pewno mogą prawie na każdym etapie produkcję ułatwić, przyspieszyć. To będzie na pewno dobre, jeżeli to się uda. Enzymy, które rozkładają substancje będące charakterystyczne dla wad. Czyli mamy ten diacetyl już, ale DMS, inne związki siarki. Znaczy, że dodajemy enzymy i tej siary nie ma. Ale to jednak trochę oszustwo. Niby trochę tak, ale jeżeli będąc konsumentem, płacisz. Nie, no oczywiście, wolę dostać piwo bez siarki niż z siarką. Masz siarką bez siarki. Masz takie, które ma czyściutkie, wszystkie wady zostały usunięte. Nie ma tam nic. Jest idealnie czyste. Ale to jest zrobione z enzymami. Ale jest smaczne. No to konsumencie, co ty wolisz? No konsument chyba piwo robione ideologicznie czy smaczne? Biorąc pod uwagę to, jak popularne są piwa z różnymi aromatami, no to myślę, że jednak klient pokazał, że woli takie troszkę oszustwo, ale no, które daje efekt wow. No właśnie, czy to jest troszkę oszustwo? No, znaczy, nie wiem, to jest narzędzie, a to jak to używa, w jaki sposób, czy żeby dokręcić śrubkę, czy żeby robić komuś krzywdę, no to nie narzędzia wina. Enzymy na pewno będą coraz popularniejsze. Kolejne enzymy, które będą dostępne, produkty enzymatyczne, one ułatwią pracę, dadzą lepszy efekt końcowy. I to są enzymy, które normalnie też w tym procesie występują, tylko po prostu dajemy ich trochę więcej w konkretnym etapie, więc czy oszustwo? Każdy powinien sam ocenić. No ale jeżeli będzie miał lepsze piwo z enzymami, gorsze bez enzymów i to lepsze jeszcze będzie trochę tańsze i lepsze. No dobrze, powiedzcie nam, co sądzicie właśnie na temat enzymów. Piszcie w komentarzach, czy waszym zdaniem to jest oszustwo, czy nie. Czy nie. Czy jesteście za tym, żeby tych enzymów było jak najwięcej. Czy żeby jak najmniej. I widzimy się. Za czas jakiś.